28 czerwca w sali audiowizualnej imienia Jana Klęczara Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyła się sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu. Radni zatwierdzili m.in. roczne sprawozdania finansowe za rok 2016 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grójcu. Nakłady inwestycyjne za 2016 rok wyniosły 10 580 714 zł, z tym ze środków własnych zainwestowano 4 294 491 zł, ze środków powiatu oświęcimskiego 2 396 480, z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 748 231 zł, i dotacja celowa prezesa Rady Ministrów 3 141 512 zł. Najważniejsze, proszę Państwa, inwestycje to jest budowa pracowni rezonansu magnetycznego za kwotę 4 346 196 zł. Tutaj powiat oświęcimski przekazał dotację 840 tysięcy. Modernizacja pracowni RTG wraz z zakupem 2 aparatów cyfrowych za kwotę 2 626 711 zł. Jeden aparat RTG, dotacja powiatu oświęcimskiego 780 tysięcy. Ocieplenie budynku głównego i administracji za kwotę 1 972 638, w tym dotacja z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 748 231 tysięcy i pożyczka 771 526 zł. Przebudowa i rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej. Wartość inwestycji 649 990, w tym z powiatu oświęcimskiego 346 tysięcy. Dwie karetki wraz z wyposażeniem. Jedna darowizna wojewody małopolskiego zakupiona do obsługi światowej Dni Młodzieży za kwotę 497 271. Druga wartość 456 375, w tym dotacja wojewody małopolskiego 400 tysięcy. Ponadto z własnych środków zakupiliśmy sprzętu medycznego za kwotę 350 666 zł i sprzętu niemedycznego za 66 513 zł. Przyjęto uchwałę dotyczącą oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Rada zatwierdziła również roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe powiatu oświęcimskiego. Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła też uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych w kaplicy pod wezwaniem świętego Jacka w Oświęcimiu oraz dofinansowania prac konserwatorskich w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Głębowicach. To jest ostatnia prawdopodobnie sesja, ta taka oficjalna, mam nadzieję, chociaż wydaje mi się, że będę musiał zwołać sesję nadzwyczajną w jednym punkcie dotyczącym statutu naszego muzeum. Celowo nie podaję nazwy, bo ta nazwa ostatnio budzi bardzo dużo kontrowersji. Chcę się dowiedzieć w dniu 3 lipca na Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, coś takiego ważnego się stało z naszą nazwą, że takie bardzo szanowne, szacowne gremium chce się ze mną spotkać w tym temacie. Niemniej jednak, tak powiedziałem, uchwały ważne, ale nie mające wpływu na budżet. To są zmiany w statutach. Szybko, sprawnie i z uśmiechem. Dziękuję za to całej Radzie. Pierwsze półrocze za nami. Sprawozdania zatwierdzone z jednostek podległych powiatowi na poprzedniej sesji absolutorium dla zarządu. Więc takie podsumowanie przed wakacjami. Te uchwały takie porządkujące plus to, co będzie obowiązywało chociażby w systemie oświaty od 1 września. No i jeżeli nic się nie wydarzy, to najprawdopodobniej w miesiącu lipcu i sierpniu okres wakacyjny. Przy czym jeżeli by się okazało, że będziemy potrzebowali zwołać sesję, no to w trybie nadzwyczajnym poprosimy radnych o pojawienie się tutaj i podjęcie stosownych uchwał. Zazwyczaj staramy się tak wyprowadzić sprawy, żeby w okresie wakacyjnym nie absorbować radnych, natomiast jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy nie zwołali sesji nadzwyczajnej.